Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z naszej serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. No i tak, moi drodzy, słuchajcie, mamy tutaj ścieżkę z demonicznego dzwonu. W ostatnim odcinku pożegnałam się tutaj z Wami w tym miejscu, bo powiedziałam, że ten odcinek zaczniemy sobie od walki z bezgłowymi. Tak, będziemy mieli tutaj przed sobą pierwszego bezgłowego. Ten bezgłowy jest akurat w podzamczu Ashiny, ale że podzamcze Ashiny jest całe zablokowane, będziemy sobie to w przyszłych odcinkach teraz odblokowywać, te wszystkie posążki w zamku i na podzamczu, ale miałam taki plan, że moglibyśmy już zacząć walczyć z bezgłowymi. Nie wiem, czy uda mi się ich wszystkich zabić w jednym odcinku, postaram się, do jednego będę musiała przedrzeć się przez część Ashiny, więc zobaczymy, jeżeli się nie uda, to część chociaż z nich zabijemy już teraz. No i teraz tak, warto by było się przygotować do tej walki, pokażę Wam, jak się przygotujemy. Myślę, że tak, że tutaj najlepszym motywem będzie wzięcie ceremonialnego tanto, że to jest widmo, no to boskie konfetti. Można z nim walczyć używając boskiego konfetti, ale nie będę marnować na niego boskiego konfetti. Jedyne, co nam się przyda, to ceremonialne tanto i parasol Feniksa. I to jest wszystko, co nam się przyda. Myślę, że ceremonialnego tanto mogę użyć już teraz. I dobra, czekajcie, tylko muszę coś sprawdzić. Tak, jest wszystko dobre, jest ok. No dobra, lecimy, moi drodzy. Te dwa przejścia są ze sobą połączone, te podzamcze Ashiny i to przejście z świątyni Senpo. I mamy bezgłowego, naszego bezgłowego, o Boże. Ja zapomniałam, że on spowalnia, o Boże. No właśnie. Walka z nim wygląda w ten sposób. Po prostu wyciągacie ten parasol Feniksa i chodzicie. On oczywiście znika. Fajne to nie jest, pojawia się za plecami. I po prostu uderzać go tym parasolem musicie. Można oczywiście blokować każdy jego cios na tym parasolu. O nie! Kurde, uderzył mnie i przerażenie mi nabił. No nie, jeszcze tu mnie chyba chciał złapać. Dobra, wskrzeszenie. On niestety no, jest bardzo trudnym przeciwnikiem, on nabija jeszcze w ogóle przerażenie i spowalnia wszystko. Tu naprawdę trzeba uważać, ale to jest bardzo fajny pomysł na walkę z nim. Można z nim walczyć używając boskiego konfetti, ale spójrzcie, ten cały dym, który tutaj dookoła jest, ta cała mgła, to wszystko po prostu sprawia, że on nas spowalnia. On sam jest bardzo powolny, bardzo ciężki w ogóle, ale wbrew pozorom on bardzo szybko atakuje, bardzo szybko wymierza te ataki w ogóle. No i sam fakt, że on nabija przerażenie, to już w ogóle jest. Po prostu on bardzo dużo też ataków wyprowadza i moim zdaniem najlepszy pomysł na walkę z nim, taki sposób, który myślę, że naprawdę jest bardzo fajny, to jest po prostu używanie tego parasola. O właśnie. No i mamy go. Pierwsza faza oczywiście, on ma dwie kropeczki. No i znowu parasol. I tak wygląda walka z nim. Tak z każdym bezgłowym będziemy walczyć, oprócz bezgłowych, o nie. Niepotrzebnie to zrobiłam. Okej. Okay. Bardzo dużo też postury mu zbijamy używając tego parasola. Teraz muszę uważać, bo jak się odsłonię i on znowu mnie capnie, to będzie niefajnie. On mi nabije pasek przerażenia. On bardzo szybko może nabić nam to przerażenie. Jeszcze on ma taki bardzo, bardzo, ale to bardzo niefajny atak, w którym może po prostu nam coś wyrwać i to nie jest przyjemne. Ale możemy śmiało blokować. No póki mamy posturę, to możemy śmiało blokować tym parasolem i po prostu czekamy na odpowiedni moment, kiedy on przestaje atakować. On cały czas po prostu atakuje i czekamy na taki moment, kiedy on bardzo długo stoi i po prostu nie atakuje. O, tu udało mi się odbić jeszcze. Jak nam się postura nabije, to po prostu trzeba się oddalić i nie przyjmować żadnych jego ciosów na ten parasol. Ale łatwe to nie jest. Dobra, chcę zregenerować sobie posturę. Zaraz go powinniśmy załatwić. Taki to jest pomysł na walkę z nim. Jeszcze widziałam na YouTubie, że ludzie znaleźli taki też fajny sposób. Ja go próbowałam, ale niestety mi się to nie udało. O, no i patrzcie, udało się. Mamy go. No i tak wygląda moja walka z bezgłowymi. Jest jeszcze taki sposób na niego, gdzie nakładamy boskie konfetti, po prostu chodzimy tam, trzymamy się jego chyba prawej strony, chodzimy w kółko i trzymamy się na jego plecach i atakujemy go raz, ale ja tego próbowałam i mi to nie wyszło. Moim zdaniem, no, dla mnie najlepszy był motyw z parasolem, więc taki jest tutaj pomysł na bezgłowego, żeby chronić się parasolem i uderzać go po prostu parasolem. Wyduchowienie Ako, dostaliśmy niezużywalny cukierek Ako. Tak.
Upadły bez głowy duch Aku, który na pewien czas zwiększa obrażenie żywotności postury. Można go zastosować wielokrotnie, zużywając symbole ducha. Tak, możemy zużywać go wielokrotnie, nie musimy zużywać wtedy tych jednorazowych, ale te niestety zżerają symbole ducha i zjadają ich bardzo dużo. Bezgłowi są pozostałością pozdeprawowanych bohaterów, którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Przejmij moc nieludzkiego ducha, posyłając go na spoczynek. Jeśli nie zaoferujesz czegoś w zamian, może cię ogarnąć szaleństwo. I za bezgłowych nie dostajemy koralików, mimo że to są minibossowie. A szkoda, bardzo szkoda. Czekajcie, się zastanawiam, czy byśmy nie mogli tutaj wyjść w podzamczu. Czy nie? Czy może tak? Chyba nie. Nie, możemy wyjść. No to ciekawe. Chociaż ta podzamcza, chociaż tam i tak jest to wyjście, więc w sumie nie musimy tam wychodzić. Bo i tak na podzamcze aż inny się dostaniemy. Okej, dobra, wyjdziemy sobie tędy, bo myślę, że chcę przejść. Na razie jeszcze nie idziemy na podzamcze Ashiny, zawsze będę mogła tutaj wrócić, jeżeli będę chciała. Na razie jeszcze nie idziemy do zamku w Ashinie, nie idziemy na podzamcze, idziemy na kolejnego bezgłowego. O, tutaj ten paracznik, możemy go jeszcze załatwić. No i tak wygląda walka z bezgłowym, oczywiście trzeba uważać. No bo z bezgłowym nie ma akurat żartów. Patrzcie, tutaj też się tak ciemno zrobiło, masakra. Dobra. I teraz zastanawiam się, do którego bezgłowego lecimy tym razem. Jeszcze jeden jest w zatopionej dolinie. W źródlanym pałacu jest ten pod wodą i się zastanawiam, czy by tego pod wodą nie załatwić. Ten pod wodą chyba był trochę trudniejszy. Bo mamy 5 bezgłowych, tak jak jest 5 cukierków. To już wiecie, co za każdego bezgłowego dostaniemy. Za każdego bezgłowego dostaniemy cukierek. Jeden był na podzamczu, drugi jest w zamku Ashiny, trzeci jest w zatopionej dolinie, czwarty w źródlanym pałacu, piąty był w lesie. To wiecie co? Może na tego w lesie pójdziemy. To były głębiny. Ukryty las. Może na tego w lesie pójdziemy. Ogólnie mamy 2... bezgłowych, którzy są pod wodą, a reszta jest normalnie na lądzie. I można by pomyśleć, pod wodą. I jak byśmy pod wodą używali tego? Parasola. No właśnie, pod wodą nie będziemy korzystać z parasola, niestety. No każdy bezgłowy jest naprawdę trudny, ale jakoś, nie wiem, zawsze jak ja walczyłam, to ci pod wodą zawsze byli jacyś tacy łatwiejsi. Chociaż zawsze zdarzało się tak, że ten w źródlanym pałacu potrafił naprawdę sporo zła wyrządzić. Dobra, tu mamy jeszcze jednego koguta, więc w sumie dla punktów można by było go załatwić. Czemu nie? Co wy na to? Co wy o tym sądzicie? Nie wiem, czy to dobije do końca te punkty. Chyba nie, ale tu był jeszcze jeden kogut. Tu mamy tego mnicha, my już z nim gadaliśmy. Oj, ja się tu nie dostanę. Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy ja jestem w stanie... Nie jestem w stanie tutaj się przedostać. Bo może jakoś tutaj? Też nie? Bo bym dobiła te punkty. Wiecie. Zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze były koguty właśnie, które można było załatwić. A bezgłowy jest na samym dole. Zobaczymy, czy w tym odcinku uda mi się tych wszystkich bezgłowych załatwić. Oż ty w życie. Trochę się boję, jak wyjdzie mi ten pod wodą, nie? Niby są łatwi, no ale wiecie, czasami zdarzało się, że byli dość wymagający ci, którzy byli pod wodą. Szczególnie ten w źródlanym pałacu. Dobra, odzyskam żyćko. Okej, dobra. Jest? Kurde, nie dobiły mi się punkty. On jest tutaj, ten bez głowy. Tam jeszcze właśnie skarby są do pozbierania, ale mówię, najpierw ja bym chciała tutaj te koguty pozabijać. Oho. Dobra. Jest, mamy punkcik. Właśnie, żeby dobić do punktu. No i pięknie, życie odzyskaliśmy. No to odzyskiwanie życia po zadaniu śmiertelnego ciosu to jest świetne. Tego bezgłowego zabijemy z pomocą parasola. Ich się chyba zaskoczyć nie dało. Patrzcie, on jest tutaj. No właśnie. Dobra, no to ja zaskoczę tutaj po prostu. No bo ja nie zaskoczę mu na głowę. On też głowy nie ma, nie? Cukierek jaszaliku. Ci bezgłowi. Historia tych bezgłowych jest dość prosta. To są po prostu polegli dawni bohaterowie, którzy zostali zabici ścięciem głowy. Przez ścięcie głowy, nie? No właśnie, mamy go tutaj, też ma 2 kropeczki. Tam żadnych przeciwników nie ma. Czy ja mam ceremonialne tanto? Mam. No to myślę, że go od razu użyję, żeby mieć więcej symboli ducha. I możemy zaczynać. Każdy bez głowy tworzy tą mgłę i nas spowalnia. Okej. Uderzamy go teraz.
A już temu mniej obrażeń postury zadaje. A każdy bez głowy, no tutaj, wiecie, mimo że są tacy sami i w ogóle, to jednak z każdym się inaczej walczy i przy niektórych można odczuć, że niektórzy są bardziej na przykład wytrzymalsi, albo mają więcej postury, albo po prostu my mniej postury im nabijamy, o to chodzi, nie? Wiadomo, można z tym bezgłowym walczyć normalnie, za pomocą konfetti w ogóle, ale największym problemem według mnie na tej walce to jest właśnie ta mgła, która nas spowalnia. On sam się bardzo wolno porusza, ale to nas spowalnia niesamowicie i przez to, że to nas spowalnia, no to on nie wydaje się być taki powolny, wiecie, sami rozumiecie. Mam nadzieję, że będę mieć szansę go uderzyć. I zaraz tak, on teraz powinien zniknąć, on zawsze po tym kręciołku znika i pojawia nam się za plecami. Teraz bym chciała się oddalić, bo chcę zregenerować chociaż trochę posturę. O właśnie, zapędził mnie pod ścianę. Ale jak mam szansę zregenerować posturę, to lepiej to zrobić. Podnosząc miecz, podnosząc po prostu blok. Patrzcie, jak on w ogóle chodzi, jak on jest przerażający. Jeszcze ta ścięta głowa, nie? Tak, jakby masakra. Jeszcze te włosy przylepione do pleców, masakra. Myślę, że powinniśmy mu na spokojnie... O, udało mi się to jeszcze odbić, pięknie. Powinniśmy mu na spokojnie... zbić życie. Dobra. On ładnie też nam tą posturę nabija. No liczę teraz, że go uderzę i się oddalę zregeneruję posturę. Wiadomo, ta postura jakoś tam się nasza regeneruje, jak on nas nie uderza, ale to jest bardzo po prostu, wiecie, no. To jest niewielka ilość. Więcej zregenerujemy, jak będziemy trzymać blok, nie? Zaraz jeszcze jedno uderzenie i powinniśmy go... A właśnie, chciałam to odbić. A można też odbijać tym te ataki. Jest, mamy go. Pięknie. Dobra, pierwsza kropeczka. Na razie idzie bardzo dobrze. Na razie idzie bardzo dobrze. No, ten parasol Feniksa to jest naprawdę cudeńko. To jest takie epickie. To się tak bardzo dobrze sprawuje na bezgłowych. Walka z nimi może jest długa, ale uwierzcie mi, używając konfetti... po prostu siedząc cały czas na jego plecach i uderzając go po jednym ciosie, to jest, mi się wydaje, że jeszcze dłuższe. Chociaż niektórym się udaje takie coś zrobić w 60 sekund na przykład, to można zobaczyć na YouTubie, jak zabić bezgłowego w 60 sekund, ale moim zdaniem ta metoda jest bezpieczniejsza, no i moim zdaniem skuteczniejsza. Nie męczycie się jakoś z nim aż tak bardzo. Idzie po prostu moim zdaniem szybciej go załatwić i w ogóle. W sensie, wiecie, szybciej. No, może tamta metoda jest i szybsza, ale no dla mnie ta jest o wiele skuteczniejsza, bezpieczniejsza. Tu idzie go zrobić za pierwszym razem. A z tamtą metodą z konfetti, tutaj, wiecie, zużywacie konfetti, tu wam nie wyjdzie, tu musicie powtarzać, tu giniecie. No i tak idzie się naprawdę sporo tutaj bawić, nie? A tutaj jeszcze jeden cios i zaraz go nie będzie, nie? Tylko tu cały czas trzeba pilnować, żebyście trzymali cały czas R2 na padzie. Nie wiem, jak jest na PC-cie, ale na padzie cały czas trzymacie R2 po to, żeby... Oj, pięknie. Po to, żeby po prostu trzymać nad głową ten parasol i cały czas patrzeć na jego ruchy, obserwować go. Wyduchowienie Gachina. Upadły bez głowy duch Gachina. Mieliśmy Ako, teraz mamy Gachina. Więc jeszcze Gokana został, Ungo i Yashariku. Upadły bez głowy duch Gachina, wycisza i maskuje, utrudniając wykrycie wrogów. Te cukierki robią to samo, tylko tyle, że po prostu nie musimy zużywać jednorazowych. Ja osobiście wolę te jednorazowe, bo te, one trwają, miałam jakieś takie wrażenie, że te trwają krócej, no i bardzo dużo symboli ducha musimy wykorzystywać na nie, a ja wolę symbole ducha wykorzystywać na narzędzia protezy. Bezgłowi są pozostałością po zdeprawowanych bohaterach, którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Rozlatuje się, powiedział od do siebie mężczyzna, znikając głęboko w lesie. To był ten tutaj w lesie. No i pozbierajmy teraz wszystko, co tutaj jest, skarby, których pilnował. I w ten sposób zrobimy już cały las, bo to było ostatnie miejsce, w którym nas jeszcze nie było, w którym jeszcze nie byliśmy, a nie byliśmy właśnie przez tego bezgłowego. Najpierw musieliśmy się pozbyć mgły, a teraz pozbyliśmy się bezgłowego i mamy spokój, możemy teraz wszystkie te skarby, które tu są, pozbierać i lecimy do następnego bezgłowego. Dwóch jest pod wodą, a pozostali trzej są na lądzie, więc jedziemy z kolejnym, który jest na lądzie. Ten jest w zatopionej dolinie, a ci pod wodą, no to jeden jest w źródlanym pałacu, drugi w zamku Waszynie. Myślę, że tego w zamku Waszynie zostawimy na koniec, bo przez Ashinę musimy się przebić. Tam wszystkie posążki są zablokowane, jak już wcześniej widzieliście. Więc będziemy tą Ashinę robić po kolei, będziemy po kolei się przez nią przebijać. No i to wszystko, już tutaj nic więcej nie ma z tego, co widzę. Więc możemy użyć posążka powrotu.
i do ostatniego posążka. No i teraz będziemy szukać tego w zatopionej dolinie. Ja wam go jeszcze chyba nie pokazywałam, ale mówiłam, że tam ten miniboss jest, jak tam byliśmy. To był taki... To była taka półka skalna, na której my tam znaleźliśmy koralik modlitewny. Tam były takie posążki, takie bardzo małe, taki bardzo mały kącik, w którym było takie małe... No taki mały zbiorniczek wodny i tam można zanurkować było. I mam nadzieję, że ja to teraz znajdę. To było gdzieś właśnie w tej zatopionej dolinie. Tu jest zatopiona dolina. Tu jest twierdza. Nie wiem dokładnie, gdzie to było, ale to chyba była ta dolina pod kapliczką, wiecie? Tak mi się to wydaje, że to było to... Przejdźmy tutaj się, tak mi się wydaje. To jeszcze było gdzieś, jeszcze przed tą twierdzą. Ja wiem, jak to miejsce wyglądało, już nie pamiętam, w którą stronę tam się szło. Wypadło mi to z głowy. Ale chyba gdzieś stamtąd. Zaraz się przejdziemy i zobaczymy, czy to tam było rzeczywiście. Ach, tych podwodów zostawiam na koniec. I to chyba było tu, w tę stronę od tego posążka. Tak, to chyba było tutaj. Dobra, załatwmy tego. Dobra, oni aż tacy trudni nie będą. No właśnie, na dwa ciosy. Prawie całe życie im nawet zjechałam. A dają 160 punktów. Tak, to chyba było tutaj, wiecie? I po prostu musimy zanurkować pod wodą. Wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości zanurkować pod wodą. Tak, to jest tutaj. Tak. Dobrze, dobrze ten. Nie myliło mi się. Tak myślałam, że to tutaj, ale po prostu nie byłam pewna, nie? My tu już byliśmy, pod zamczaszyny, tak, to jest... A nie, przepraszam, to ten był spod zamczaszyny, a tamten był po prostu pod tym, pod... Ale tam chyba też można było wyjść na pod zamczaszyny. A to jest drugi na pod zamczaszyny, bo tamten ze świątyni Sempo to mogliśmy wyjść na pod zamczaszyny, a... Te miejsce widzieliśmy z podzamcza Ashina, ale to jest drugi, bo do tego tutaj pod wodą nie można było się dostać od podzamcza. No i tak, tu wcześniej byliśmy, był koralik, tu teraz się nowi przeciwnicy pojawiają, widmowi samurajowie. I tutaj mamy właśnie ten zbiornik wodny. I jeszcze my tutaj nie nurkowaliśmy. Nie nurkowaliśmy właśnie dlatego, bo tutaj jest ten bez głowy, a teraz sobie zanurkujemy. Tutaj jest jaskinia pod wodą i parę skarbów. Pozostałe wszystkie miejsca, pozostałe wszystkie zbiorniki wodne, jakie już były, to już wszystkie sprawdziliśmy. Już we wszystkich byliśmy, zanurkowaliśmy, w tym jeszcze nie byliśmy jednym. I patrzcie, rzeczywiście jest tam nasz bez głowy. Okej, dobra, tu nic nie było, nie. I on też pilnuje paru fajnych skarbów. No, niestety nie da się ich zaskoczyć, tego też się nie da zaskoczyć. Dobra, no to ceremonialne tanto na początek. Zawsze plus 5 nam dodaje dodatkowych symboli ducha, więc to jest naprawdę świetna sprawa. On tam pilnuje skarbów i to będzie kolejny cukierek. Wiadomo, oni nie są wymagani do zabicia, żeby wiecie, nie jest to wymagane ich zabić, żeby ukończyć grę. To jest po prostu, są opcjonalni minibossowie, bardzo trudni minibossowie. Zresztą. Ale ja chcę wam ich pokazać, jak się z nimi walczy, technika na nich. Technika na każdego jest taka sama, no na każdego na lądzie. Bo ci, którzy są pod wodą, no to mówię, będziemy inaczej z nimi walczyć, bo tam niestety nie będę mogła użyć narzędzia protezy. Nie użyję tam parasola i... Nie użyję niestety parasola i wiecie... O kurde, zaraz mi posturę zbije. Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy coś takiego. On się zaciął. O, widzicie jak ja wolno chodzę w ogóle? Przez właśnie tą mgłę przez niego. Dobra, tu trzeba uważać. On bardzo dużo ataków robi. Czekajcie, cierpliwie czekajcie, aż on zrobi wszystkie te swoje ataki i wyczekajcie na moment, w którym wy możecie uderzyć. On jak tak walczymy z nim, on jest niby taki powolny, ale... Walcząc z nim, gdybyśmy walczyli normalnie, on tak nas spowolni, że dla nas po prostu będzie za szybki, nie? Dlatego ja wolę używać tego parasola. Jest to bezpieczniejsza opcja. Dobra, on powinien zaraz zniknąć, on zawsze się tak kręci. Od razu jak on znika, odwracajcie się i atakujcie go, nie? Nie odchodźcie zbyt daleko. Znaczy nie zostawajcie po prostu, tak? Bo... Jak się nie odwrócicie, to on może was capnąć takim naprawdę niefajnym atakiem. W sensie, jakbym teraz została odwrócona plecami, to on by mnie tutaj capnął takim bardzo niefajnym atakiem. Tym czerwonym, tym krytycznym. Jeszcze raz chyba go uderzę, o właśnie. Jak wiem, że mogę mu przerwać atak, bo tego wykończy i zbije mu jedną kropeczkę, to czemu nie?
Okej, jeszcze jedna kropeczka. 14 symboli ducha powinno wystarczyć. Dobra, to było ryzykowne, ale się opłaciło, bo solidnie posturę mu zbiłam. Oj, to jest najlepszy moment, kiedy on znika i my się odwracamy i możemy go uderzyć. To jest naprawdę bardzo fajny moment. Teraz wolę poczekać. A, albo zaatakujemy. Czemu nie? Dobra, już prawie połowa życia mu spadła na tej drugiej kropeczce. Dobra, on znowu się kręci, czyli znowu zniknie. Po tym kręciołku zawsze znika, zawsze pojawia się nam za plecami. I wtedy zawsze warto się odwrócić i go zaatakować. Jak się nie odwrócicie, to może być naprawdę nieciekawie. On ma taki atak, ten krytyczny, którego nie możecie zablokować w żaden sposób. On strasznie dużo obrażeń zadaje. Ten atak wygląda naprawdę upiornie. On po prostu was tak łapie i wygląda to tak, jakby chciał wam coś wyrwać. Jakby po prostu wyrywał wam coś. Naprawdę upiornie wygląda. Dobra. Obroniłam się, ale zrobiłam to po to, żeby... O, właśnie. Posturę zregenerować. Dobra, teraz myślę, że możemy zaatakować. Czemu nie? Jeszcze raz, ale teraz wolę nie ryzykować. On właśnie tutaj wpada w taką furię. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej, teraz. Pięknie, mamy go. Jest. Bardzo ładnie idzie z tymi bezgłowymi, naprawdę. Wyduchowienie Gokana. Upadły bezgłowy duch Gokana. Na pewien czas zmniejsza otrzymywane obrażenia postury. Można go zastosować wielokrotnie, zużywając symbole ducha. Bezgłowie są pozostałością po zdeprawowanych bohaterach, którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Specjalne kurhany wyciszają bezgłowe dusze, jednak szybko się o nich zapomina. No i mamy wszystkich bezgłowych na lądzie. Zostało dwóch bezgłowych. To są już ostatni dwaj bezgłowi. To ile właśnie ich jest, no to po cukierkach można się domyślić. Ten pilnował tutaj. Tutaj więcej przejścia żadnego nie ma. To jest tylko po prostu miejsce do walki z nim i do zebrania skarbów, więc myślę, że możemy teraz iść do tego w źródlanym pałacu. Zostało nam dwóch bezgłowych. Obaj są pod wodą. To ja nie wiem, co to będzie. Wiecie, może pójść dobrze, może pójść też niedobrze. Możemy solidnie oberwać i nie będzie to przyjemne. Jakby to określić. Dla mnie z tymi bezgłowymi, którzy są pod wodą, walczy się i najtrudniej, i najłatwiej. Nie umiem tego wyjaśnić. Dobra, nie będziemy co, my będziemy tędy wracać, użyjemy posążka powrotu. Ciężko to wytłumaczyć, po prostu czasem jest tak, że walczy mi się z nimi łatwiej niż z tymi na lądzie, a czasem jest tak, że załatwienie ich zajmuje wieczność i załatwienie ich jest trudniejsze niż walka z tymi na lądzie. To różnie, różnie, po prostu różnie. Czasem mówię tak, czasem mówię tak i zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. No z tymi poszło mi bardzo szybko, bardzo łatwo. Kurczę, aż się sama dziwię, jak poszło mi naprawdę bardzo sprawnie z tymi tutaj, nie? Bo naprawdę, wcześniej jak z nimi walczyłam, to aż tak sprawnie mi tutaj z nimi nie poszło. Dobra, więc teraz lecimy do źródlanego pałacu. Tego ostatniego w Waszynie zostawimy i myślę, że jak będę przechodzić przez zamek w Waszynie, to do niego postaramy się dotrzeć i postaram się go jeszcze w tym odcinku zrobić. Gdzie my się przeniesiemy, co? Żerowisko... A na żerowisko możemy się przenieść. Nie musimy z tego drzewa wielkiego skakać i wiecie, tam trochę żyćka stracimy. No i tam też jeszcze na dnie tego wielkiego zbiornika w źródlanym pałacu jest sporo rzeczy. Już ogólnie w źródlanym pałacu i boskiej krainie zrobiliśmy wszystko, tylko ten zbiornik wodny został tam, ten bezgłowy i na dnie tego zbiornika wodnego te wszystkie skarby, więc jak już załatwimy bezgłowego, pozbieramy skarby, to już wszystko będziemy mieli zrobione. Tak to już praktycznie każdą lokację wszystko mamy porobione. Dobra, lecimy. No, bo jakbym z tego wielkiego drzewa skakała, to bym trochę tutaj obrażeń niby to zadało. Dobra, i on jest gdzieś tutaj na środku, więc nurkujemy. Okej, tu byliśmy. Gdzie ty jesteś? Tam on jest. Tylko, że ja pamiętam, że tu chyba było dwóch bezgłowych. Tutaj mamy w ogóle ryby i karpie. Możemy je załatwić, czemu by nie? Nie wiem, czy tamten uciekł, czy nie. Łuska karpia. Dobra, tego jeszcze bym chciała załatwić. Tu chyba był jeszcze jeden. No właśnie. Nie wiem, czy ja go dogonię w ogóle. Nie. Nie, uciekł. No dobra, no to ten uciekł, ale przynajmniej mamy spokój. Tak, tutaj jest dwóch bezgłowych. Tam jest jeszcze skarb, tylko że ten drugi chyba pojawił się później, co? O, tam jest jeden bezgłowy. Tutaj jakby jeden był taki normalny, a drugi w formie widma. Dobra, tutaj walka, taktyka na nich. Patrzcie, tutaj są w ogóle wielkie szczątki tych wielkich karpi.
Patrzcie na to, widzicie? To są szczątki tych karpi. Tych karpi było tutaj dużo, to nie był jedyny karp, który tu był, właściwie pierwszy. Dobra, tutaj mamy tego. Kurczę, ich jest dwóch, tylko że ja nie pamiętam, gdzie stał ten prawdziwy. To jest ten prawdziwy tutaj pode mną, a tam jest widmo. Okej, okay. Oni obaj będą atakować tak samo jak każdy bez głowy, to jest niecodzienne. Dobra, najpierw pokonamy tego widmowego. Taktyka na nich, o Boże, tak, taktyka na nich to jest to. Widzicie, tam jest zwykły, a tu jest widmowy. Taktyka na nich to jest po prostu... Ucieczka! Nie, taktyka na nich to jest po prostu podpływanie do nich i atakowanie ich. Omijanie oczywiście pływając wszystkich ich tutaj ciosów. Ale trzeba uważać, bo oni zadają naprawdę solidne obrażenia. Ale jak tego tylko się pozbędziemy... Tylko, że no kurde, no właśnie, to jest problem, że oni nabijają przerażenie, nie? Ale tego się trzeba najpierw widmowego pozbyć. No, ci są ciężcy. Dobra, teraz powiem, że w tym przejściu, na te przejście ci pod wodą będą trudniejsi. W odróżnieniu od, wiecie, tego tutaj pod wodą w źródlanym pałacu, a tego pod wodą w Waszynie, to tutaj mamy właśnie dwóch, a tam w Waszynie mamy jednego, więc wiecie, o Jezu, 2508 punktów, no ale nic, no. I tak jesteśmy już na dalekim etapie w grze i mamy dość mocno rozbudowaną postać, więc nie jest to takie szkodliwe, wiecie. Albo zająć się tym prawdziwym. Nie no, wydaje mi się, że zajmiemy się... A może byśmy poatakowali ogólnie taktyka na niego? O Jezu, to nie jest taktyka. Wiecie co? W sumie... O Boże, nie! Nie, nie ruszałam, nie zdążyłam się ruszyć, Boże. Nie, nie, nie! Czemu tak wolno się leczysz? Ogólnie taktyka na nich to jest po prostu atakowanie, podpływanie, atakowanie ich. No włączaj menu! Boże. Pod wodą wszystko wolniej działa. Płyń, 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 płyń. Nie mogę użyć środka uspokajającego pod wodą. No pięknie. No widzicie, walka z nimi pod wodą jest ciężka. Ogólnie taktyka jest taka, że musicie podpływać, trochę go tak atakować i odpływać. Tylko, że łatwiej jest, jak jest jeden, a nie jak jest dwóch z obu stron i z obu stron do was napinkalają z tego przerażenia, które zadaje praktycznie wam po dotknięciu was jednym maleńkim, nie wiadomo czym, zabiera wam całe życie. Dziękuję, że pomoc losu dostałam dopiero teraz. Przydałaby mi się 2 minuty wcześniej. Nie wiem, nie wiem. Skupię się najpierw na tym czy na widmowym. Kurde, no. Raz wygląda to u mnie tak, że raz pójdzie mi z nimi naprawdę fajnie, a za innym razem nie pójdzie mi z nimi fajnie. No, trzeba się pozbyć tego. Wcześniej było dobrze, no pozbyć się tego... Okej, okay, no tutaj po prostu trzeba unikać ich i ten... I unikać ich po prostu ataków, cały czas pływać. I nawet taktyka może być taka, że możecie po jednym po prostu ataku ich bić i unikać ich ciosów. Okej, okay, dobra, jakoś tu się udało. Jakaś tam taktyka jest, nie? Dobra, spróbujemy, spróbujemy. Zaraz zobaczymy, może się to uda. O nie, 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 to jest przyciągnięcie. To jest bardzo niefajna sprawa. Dobra, atakujemy go. Dobra, dobra, czekajcie. Zaraz powinno pyknąć. Po prostu, o, jest, udało się. Po prostu trzeba podpływać, atakować po trochę i odpływać. Dobra, ten mnie złapał, teraz zajmiemy się tym tutaj. I taktyka na niego jest taka sama, po prostu zbijamy mu tutaj życie. Osturę, wiadomo, można mu nabić, można... Fajną taktyką jest też po prostu pływanie dookoła niego, tylko że wiadomo, te jego ataki mogą nas trafiać. Po prostu tutaj dużo trzeba szybko pływać w ogóle. Dobra, uleczmy się. Może się uda. Po prostu trzeba pływać tutaj, omijać te ataki, cały czas się ruszać. O właśnie, i podpływać do niego w momencie, kiedy on tutaj przestaje atakować. Trochę go poatakować i odpływać. No i to jest taka taktyka, tak wygląda ta walka z nim. Uważać na tą czarną chmurę, którą on tutaj robi, bo
Ona może nas przyciągnąć. Fajne to nie jest. Okej. O Boże, no za dużo już ataków zrobiłam. Oj, 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 straciłam go z oczu. Straciłam go z oczu i fajne to nie jest. Okej, dobra, mamy go, mamy. Jest, zastanowałam go, jest, pięknie. Zastanowałam go. Dobra, uwaga. Okej. On po tym ataku trochę przestaje się ruszać. Jest, pięknie, mamy go. Dobra, ładnie, ładnie. No tutaj wiecie, to też się do tego trzeba przyzwyczaić. Wyduchowienie Jaszariku, tak jest, mamy to. Upadły bez głowy duch, czyli następny będzie Ungo. Upadły bez głowy duch Jaszariku na krótko obniża maksymalną żywotność i posturę, wyraźnie zwiększając siłę ataku. Można go użyć wielokrotnie, zużywając symbole ducha. Bezgłowi są pozostałością po zdeprawowanych bohaterach, którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Bliźniak tej odważnej duszy zmarł w łonie matki. Pałacowa arystokracja zapewne nie dałaby rady im obu. No to teraz już wiemy, dlaczego było ich tutaj dwóch. Drugi był jakby takim widmem. To były bliźniaki. Okej, okay, możemy poeksplorować sobie teraz dno tutaj. Patrzcie, tutaj mamy szkielety tych wielkich karpi, było ich tu znacznie więcej. A, teraz jeśli chodzi o ten pałac, to też mi się przypomniało, że mieliśmy NPC, tego arystokratę, tego, który był przewodził tej wiosce Mibu, który ciągle nie mógł przestać pić sake. On poprosił nas o to, żebyśmy mu przynieśli pałacowe wody. On był we wsi Mibu, więc to też weźmiemy. Co my tu mamy? Koralik modlitewny, moi drodzy, trzeci. No i pięknie. Fantastycznie się składa. Jakieś, kurde, świecące zielone robale tutaj mamy. Dobra, na tym dnie tutaj to jest już wszystko. Ale jeszcze zobaczmy tutaj na innych poziomach, czy gdzieś czegoś nie ma, jakichś skarbów. O, właśnie. Coś tam jest, także będziemy musieli wrócić do tego NPC i myślę, że będziemy mogli to teraz nawet zrobić, zaraz. Cenna przynęta. Dobra, tutaj to jest wszystko, tam jest jeszcze skarb i tu jest skarb. Dobra, płyniemy po te skarby. Lekka sakiewka. Okej. I płyniemy teraz tutaj. Wow. Cenna przynęta. To są te zwykłe przynęty, którymi można było karmić tego karpia. My już go tam pokarmiliśmy. Wiadomo, nic więcej z tymi przynętami zrobić nie możemy. Okej, to jest już tu wszystko. Tam już pozbieraliśmy skarby. No nie, ona mi ucieknie. Wow, wow, wow. Serio? Jest, dobra, załatwiłam chociaż te. Dobra, no i to jest wszystko tak naprawdę. Wow, nie, nie dogonię go, on zniknie. Zniknie ten karp. No i to jest wszystko już tutaj w tym zbiorniku wodnym, więc tak naprawdę fajnie to, że udało się to ogarnąć. Mamy już wszystko w całym tym źródlanym pałacu. Więc możemy teraz, kurde, odkryłam Amerykę. Nie można środków uspokajających używać pod wodą. W sumie jasne, nie? Ale tykwę możemy się napić pod wodą, nie? Dobra, do ostatniego użytego posążka i myślę, że możemy wrócić do wsi Mibu, do tego właśnie NPC, oddać mu te pałacowe wody, które już dawno, dawno zdobyliśmy tutaj i przejdziemy sobie do zamku w Ashinie i spróbuję od razu dotrzeć do miejsca, do tego zbiornika wodnego, do tego miejsca, w którym mamy tego ostatniego bezgłowego. Ewentualnie odcinek dłuższy wyjdzie, ale wiecie już. Fajnie by było zrobić tych bezgłowych w jednym odcinku, a przy okazji też i tutaj zakończymy wątek tego, gdzie to było, głębiny w Ashinie, wieś Mibu, młyn wodny. Myślę, że od tego wejścia do ślubnej jaskini możemy tutaj się przedostać. Dokończymy sobie wątek tego arystokraty, tego tutaj mieszkańca tej wioski, przywódcy jakby tej wioski, to on tu właśnie przywodził tym ludziom. To przez niego oni się zamienili w to, co się zamienili. Więc mamy przynieść mu pałacowe wody i w ten sposób zakończymy jego wątek. Pałacowe wody zdobyliśmy w źródlanym pałacu gdzieś już tam na początku. Oczywiście tu jest masa przeciwników. I fajnie by było przejąć tego wielkoluda, żeby on z nimi zawalczył. A ja przemknę tutaj. Oni tutaj za mną nie wejdą, przemkniemy sobie do tego domku, będziemy dostawać punkty. No i tutaj mamy to wejście. Pięknie. No i tu jest właśnie ten NPC. Więc pogadajmy z nim. Ten, co właśnie wypija ciągle takie ilości sake i nie może przestać pić.
I się cały ekran trzęsie przez tego tam tylko ludzi. Jak on tam uderza. Patrzcie, możemy zatrzymać pałacową wodę albo mu ją dać. Dajmy ją, bo nic z nią nie zrobimy, nam się nie przyda. Jak to się ten ekran... O Boże. O, dobre. Chyba już zginął ten wielkołud. Okej, co dostaniemy? Sake, smoczą łokowitą, butelka krystalicznie czystej sake. Sake to trunek, którym należy się dzielić. Sake z najwyższej półki przyrządzana z wody smoczego źródła przez mistrza Zashiny. Bo nie wiem, czy będziemy już mogli komuś tą smoczą łokowitą dać. Jak wam zostanie, to ewentualnie może być na New Game Plus, nie? Czysta woda wydobywana każdą kropelką Zaraz. Czysta woda wydobywa każdą kropelkę smaku z najdoskonalszego ryżu tych ziem. Doznań płynących z picia tego trunku nie da się opisać słowami. Aby je poznać, trzeba go spróbować. Tak, tak, bierz. Jezu, spokojnie, bierz te pałacowe wody, ja ich nie potrzebuję. Jezus. Spokojnie. No i on cały czas pije. No i teraz... ojejku, teraz to ja muszę się wrócić do posążka. Dobra, zrobimy to szybko. To jeszcze nie koniec wątku tego arystokraty, tego gościa. Żeby się zakończył, musimy po prostu wrócić do posążka, odpocząć przy posążku i wrócić do niego jeszcze raz, żeby zobaczyć, co się z nim stało po wypiciu tych wód. I zakończymy w ten sposób jego wątek. W sumie może nie będę tam przechwytywać tych przeciwników, wiecie, na swoją stronę. Mamy 3 koraliki, jeszcze jednego koralika nam brakuje. Jeszcze paru minibossów będzie. W ogóle jeszcze będziemy musieli z takich rzeczy, bo wszystko już praktycznie zrobiliśmy, więc teraz będziemy mogli fabularnie, jak już pokonam tego bezgłowego, fabularnie tak naprawdę przechodzić przez tą Ashinę i przez podzamcze Ashiny. Zobaczymy, co się tam dzieje. No i nasz cel fabularny to jest dotarcie do Kuro, do tego tajemnego przejścia. Patrzcie, co się z nim stało po wypiciu tych wód. Zamienił się w jednego z wielmożów. Możemy go zabić. I dostajemy łuskę karpia skarbów. I to jest wszystko. 5 łusek właściwie. I to jest cały wątek tego właśnie arystokraty. Kończy się tutaj jego wątek w taki sposób. Nic więcej tutaj nie zrobimy, nic więcej nie ma. Zakończyliśmy jego wątek. Niestety tak to się kończy po wypiciu tych... No, dostał to, co chciał. On wiedział, że zamieni się w wielmoża i właściwie chciał być wielmożem. Zresztą nam to też mówił, że chce być jak ci z pałacu. No i się w takiego zamienił. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Tak patrzę. Zrobiliśmy już praktycznie z takich pobocznych rzeczy wszystko. Pokończyliśmy poboczne wątki, porobiliśmy wszystkie takie no rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. No i teraz możemy, no oprócz właśnie jeszcze tego bezgłowego, ale on jest w Ashinie, Shichmenów załatwiliśmy, wszystko już porobiliśmy, wszystkie poboczne rzeczy, więc myślę, że teraz będziemy mogli zająć się właśnie całym zamkiem Ashiny i całym podzamczem, odkrywaniem właśnie tych... Wiecie co, my możemy przecież do komnaty Kuro się nawet przedostać i z komnaty Kuro do Hami przedostać się do tego zbiornika wodnego i do tego ostatniego bezgłowego. Ha! No to tak to zrobimy. No przecież możemy przejść po dachach. No dokładnie, dokładnie. Okej, moi drodzy, słuchajcie, zrobimy tego bezgłowego w tym odcinku. Będzie ostatni bezgłowy. Zrobiłam wszystkich 5 bezgłowych. No jeszcze nie wszystkich, ale zrobimy. Mam nadzieję, że zrobimy tego ostatniego. No ale skoro zabijam pod wodą 2 bezgłowych naraz, no to wiecie, no to jednego chyba myślę, że też damy radę położyć, nie? Zrobimy 5 bezgłowych w tym odcinku i następny odcinek będziemy zwiedzać sobie całe te podzamcze, zamek, odkrywać na nowo te posążki, zobaczymy, co tam się dzieje, siły centralne zaatakowały Ashinę, zobaczymy, jak to wygląda. Pewnie jakaś masakra się tam dzieje. I jeszcze jedna rzecz, jaka nam została, dość ważna, to jest użycie tego dzwonka sowy w świątyni. Wiecie co, my możemy wyjść nawet tędy. Użycie tego dzwonka sowy w świątyni i będziemy mogli wrócić... O, nie możemy tędy wyjść, no dobra. To czekajcie, to jestem ciekawa, czy tędy w ogóle wyjdziemy, bo jak tędy nie wyjdziemy, no to... Będzie trochę słabo. Patrzcie na to, nie wyjdziemy tędy. Ale jaja. Czyli... Kurde, no to trochę słabo, czyli jednak my musimy wrócić do... tego lochu.
i wyjść z lochu, i ja nie mogę, czyli w ten sposób nie wyjdziemy. No to nie wiem, no to odcinek się przedłuży. Spróbuję stąd dotrzeć do tego bezgłowego i spróbuję po drodze jak najwięcej posążków, jakie tylko posążki będę mieć po drodze, spróbuję je wszystkie poaktywować i zobaczymy, co się tam dzieje. Chcę w następnym odcinku zrobić całą Ashinę, zobaczymy, czy mi się uda całe podzamcze zwiedzić, wszystko tam poogarniamy. No i będziemy musieli jeszcze, zanim dotrzemy do tego tajemnego przejścia w zbiorniku, ogólnie musimy do zbiornika w Ashinie się dostać, zanim tam dotrzemy. Czy ja to otworzę w ogóle? O kurde! Patrzcie, wszystko płonie, ja tego nie otworzę. Co? Co? Ja się pytam? Zaraz, zaraz, zaraz. To jak ja niby miałam się tutaj wydostać? Czekajcie. Zaraz, 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 zaraz. Nie, no tego nie otworzę. Co tu się stało? Że ja wiem, co tu się stało, ale... To gdzie tu w takim razie było wyjście? Chyba, że przez całe podzamcze, czy... Nie, 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 nie. Tam część podzamcza była poniszczona, zniszczona, wiecie. No to powiem wam szczerze, że teraz to ja jestem w kropce. Zaraz, jak to... Nie no, stąd nie ma wyjścia. Tam są drzwi zamknięte. Wyjść na dach też nie mogę. Nie no, ale poważnie? No tu wyjść nie mogę. Ale zaraz, poważnie tam... Czekajcie, czekajcie. Przypadkiem nie było tam drugiego wyjścia na dach. Jeszcze chcę coś sprawdzić, bo... Możliwe, że tam było drugie wyjście na dach, czy coś takiego. Nie no, musi być jakieś wyjście, no bo jakoś muszę stąd wyjść, tak? Chyba jak nie załatwimy tego bezgłowego w tym odcinku, to załatwimy go w innym odcinku. No ale chciałam go w tym odcinku załatwić, wiecie. No ale kurde, no takie rzeczy... Gdzie tu było wyjście? No jakoś musieliśmy wyjść na ten zamek w Ashinie i... Tam jest zamknięte na górze. To jest też zamknięte. Tego nie mogę otworzyć. Nie mam z tym żadnej interakcji. Poczekajcie! Było jeszcze jedno wyjście. No właśnie! To wyjście tutaj, obok Ishina i Emmy. No okej, dobra, znalazłam. No może jeszcze pokonamy go. Te znaki dymne kruki zostawiły. No wiecie co? Tu jest zaraz ten zbiornik wodny, więc może jeszcze pokonamy tego bezgłowego. Patrzcie, co się stało z Ashiną. Totalna wojna. Ludzie Ishina aż nie radzą sobie. Siły centralne korzystają tutaj z ognia i zasypują po prostu, zalewają ogniem siły Ishina. Cała Ashina płonie tak naprawdę. My musimy się fabularnie dostać ze zbiornika, ale mówię, zanim tam się dostaniemy i tam będzie już zakończenie oczywiście gry, to dostaniemy się też najpierw do tego, do posiadłości Hiraty. Tutaj jest posążek do odblokowania i fajnie by było go odblokować tutaj. O nie, mamy tego tutaj. Nie podoba mi się to. No dobra, załatwimy go. Boże, boże, boże. O Jezu. Ruszyłam się. Próbuję go podbijać całego, ale to będzie naprawdę... O nie, nie chciałam tego zrobić. Kurde, zaraz zginę. No, wiedziałam. Zablokował mnie. Już nie mogłam się tutaj ruszyć, nie? Jest, pięknie. Ale nie będę mieć wskrzeszenia. A nie, mam wskrzeszenie, dobra. Oż ty w życiu. Ja się tutaj połasiłam po to, żeby odblokować sobie posążek. O, i to jest ten zbiornik wody, w którym mamy bezgłowego. Tam możemy podsłuchać pewnego gościa. Dobra, wiecie co? Zrobimy najpierw tego bezgłowego, a posążek to jeszcze zrobimy. Tutaj oczywiście też i ryby są, więc trzeba ich się pozbyć. Zanim tutaj cokolwiek zrobię. Właśnie, mamy bezgłowego, ale ten ma jedną kropeczkę, ten tutaj pod wodą. Granulki nie mogę użyć. No dobra, no to... A
ale tutaj na szczęście jest jeden bez głowy i taktyka jest ta sama, po prostu uciekamy przed jego atakami, pływamy dookoła, trzeba uważać na tą chmurę, żeby on nas tutaj nie wciągnął, no i na te jego ataki, tymi włosami, kurde, ciągle używasz tej chmury, to mi się nie podoba, no i po prostu uderzać go i uciekać od niego. O właśnie, on tych ataków często używa. No i taka jest taktyka na tego bezgłowego. I po prostu pływać dookoła. On ciągle tych ataków używa. Jak one nas trafiają, to właśnie zadają obrażenia od tego... Boże, ile ty tego robisz? No ile tego można robić? Zrób jakiś inny atak, a nie ciągle robisz to samo. No patrzcie, ciągle to samo robi. Okej, w końcu zrobiłeś coś innego. No ale to i tak nie trafia. On bardzo dużo tego tutaj używa. No i tak go trochę, po trochę trzeba po prostu dźgać i... Ojejku, ledwo. Po trochę go po prostu trzeba atakować i odpływać, uciekać. Oczywiście on może też zwykły atak wyprowadzić. Trzeba uważać, bo już mi nabija powolutku ten pasek. Jak teraz jeden taki strzał mnie trafi, koniec. Zginę, przerażenie. Oczywiście mam jeszcze czymś się wskrzesić, ale... No pięknie, przerażenie. Myślałam, że to ominę. Dobra, ale mam się czym wskrzesić jeszcze na szczęście. Oho, a może nie? Znaczy, pod wodą? O kurde, mam tylko dwie tykwy. No nie wygląda to za ciekawie. Dobra, odpływamy. Jeszcze trochę. Dobra, jest, mamy go, pięknie. Okej, moi drodzy, mamy wszystkich bezgłowych. W jednym odcinku udało się wyduchowienie Ungo. Ostatni cukierek. Upadły bezgłowy duch Ungo. Zmniejsza obrażenia żywotności otrzymywane w atakach fizycznych. Można go użyć wielokrotnie, zużywając symbole ducha. Bezgłowi są pozostałością po zdeprawowanych bohaterach, którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Ten wojownik postradał rozum. Broniąc swojej ojczyzny, po próbie buntu został ścięty, a jego ciało wrzucono do fosy. O kurde. Został ścięty. Wrzucono go do fosy. Dobra, tutaj pamiętam, że też gdzieś były jeszcze jakieś skarby pod wodą, więc rozejrzyjmy się i postaram się tutaj ten posążek, który... O, jest skarb właśnie. Balon mienia miłą. Postaram się ten posążek, który tutaj gdzieś jest, zaraz odkryć, to sobie przy nim od razu odpoczniemy też. Okej, tu są skarby na środku. No i w następnym odcinku będziemy zwiedzać sobie ten cały zamek w Ashinie. Dotrzemy praktycznie, myślę, że do każdego zakątku, każdego miejsca. Zobaczymy, odblokujemy sobie znowu na nowo wszystkie te posążki i w całym podzamczu Ashiny, i w całym zbiorniku. Czy w całym, no, zbiorniku w podzamczu i całej Ashinie tak naprawdę. No i dobra, tu jest, tu już to jest wszystko chyba. Czekajcie, tu mi się wydawało, coś się świeciło? Nie, mi się wydawało. Okej, dobra. Tam jest jeszcze skarb, to jest chyba nowy skarb. Dobra. No i możemy tędy przejść. Pytanie, czy tutaj przejdziemy gdzieś? Ojejku, tam pewnie przeciwnicy są. Dobra, ja wolę do posążka się dostać. Patrzcie, to są ci wojownicy Ashiny. Możemy ich zaatakować, ale oni są totalnie przerażeni. Oni nam nic nie zrobią. Oni są po prostu tak tutaj zostali mocno załatwieni przez te siły centralne. Możemy tego podsłuchać. Buddyjski śpiew, okej. Ojejku. Dobra, załatwmy go. On jest... Całkowicie w pełni sił. Wszystkie sobie teraz w następnym odcinku posążki odblokujemy, a później będziemy musieli jeszcze wrócić do... Tutaj chyba był jeden, tak, tu jest jeden posążek. Zobaczymy, co tu się pozmieniało. Zaczniemy może odtąd, później tam ruszymy do tej kapliczki po lewej, tej kapliczki Wielkiego Węża, zobaczymy. Myślę, że jak najbardziej... No, warto będzie zobaczyć te zmiany. W niektórych miejscach pewnie znowu nowi minibossowie się pojawią, ale wiecie, pewnie nie aż tak dużo ogólnie. No tutaj jeszcze trochę rzeczy jest do robienia, zanim dotrzemy do Kuro, bo to przejście tajemne, którym Kuro ma zamiar teraz uciekać, to jest miejsce, w którym zakończymy grę. To jest miejsce, w którym zmierzymy się z naszym finalnym bossem. Także jeszcze tam nie idziemy. Na razie zrobimy... Pozwiedzamy całą Ashinę, zobaczymy, co tu się dzieje. Będziemy musieli użyć tego dzwonka jeszcze w świątyni i... Wrócić do Hiraty, zobaczyć, co się tam dzieje, przejść całą Hiratę. Także będzie ciekawie, moi drodzy.
Ale ogólnie, jeżeli chodzi o podzamcze Ashiny tutaj, to część ścieżek, część rzeczy będzie zablokowanych, po prostu skróconych ze względu na to, co tutaj się dzieje przez te siły centralne. Także w tym odcinku to by było na tyle, dość długi, ale mam nadzieję, że daliście radę, że wytrzymaliście, załatwiliśmy wszystkich bezgłowych, moi drodzy. No nie sądziłam, że to się uda, myślałam, że tylko czterech i ten piąty zostanie, ale udało się. Całkiem sprawnie to poszło, ginałam najwięcej na tym źródlanym pałacu, no ale było ich dwóch, sami rozumiecie. Ale poszło dobrze, jestem zadowolona, fajnie, że się udało zrobić ich. Shichimenów też już mamy z głowy, więc możemy się skupić na eksploracji tych terenów tutaj fabularnie, pozwiedzać sobie, wrócić do Hiraty, skupić się na nowych minibossach, które się pojawiły i na koniec finalnie przejść do miejsca finalnej walki z finalnym bossem. Także serdecznie zapraszam, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli ten odcinek się Wam spodobał. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobały walki z bezgłowymi, czy jeżeli sami graliście w Sekiro, to jak Wam poszły Wasze walki z bezgłowymi, czy walczyliście w ogóle z bezgłowymi, co sądzicie o walkach z bezgłowymi, bo niektórzy omijają tych bezgłowych szerokim łukiem i nie każdy się podejmuje walki z nimi, bo są bardzo trudni, są naprawdę bardzo trudni i jak się pierwszy raz gra i nikt nie wie na przykład jak z nimi walczyć, albo jak po raz pierwszy trafiacie na bezgłowego i jeszcze nie wiecie jak z nim walczyć, macie mało konfetti, a wiecie, że to konfetti na niego działa i zaczynacie walczyć. Bardzo dużo konfetti można na nich stracić, no ja wykminiałam ten patent z parasolem i korzystam z tego i to mi się podoba. Jest skuteczny. I tyle. Więcej do szczęścia nie trzeba. Moi drodzy, zachęcam Was gorąco do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, żeby Was kolejne odcinki z Sekiro nie ominęły. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!